Siemano, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym #6 odcinku nagram dla was grę pod tytułem Squad Boosters. Będziemy dzisiaj grać bardzo ciężko, żeby zdobyć tą oto kartę, różne nagrody, przebrania, postacie i tak dalej. Ale zanim to jeszcze pozdrowię o siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam Minisza Golden, bo ja pozdrawiam Jową Musi, pozdrawiam Gabrycia Paruńską, pozdrawiam Scrambininga, pozdrawiam Mavira, pozdrawiam Chin.pl, pozdrawiam Chin Polskie, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Akiela, pozdrawiam Wolfie, pozdrawiam Assassina, pozdrawiam Driftka, pozdrawiam Cynamona, pozdrawiam Piotra Wojciechowskiego, pozdrawiam Heika to Blade, pozdrawiam Elu Wodokądzie Siemana na Kółkach, pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Wierkowskiego, pozdrawiam Matusza Kubiaka, pozdrawiam Drakona Kubiaka, pozdrawiam Martynka, pozdrawiam Dacia, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Cichutki Uwu, pozdrawiam Cicho Podłoka M, pozdrawiam Citosa, pozdrawiam Szypę, pozdrawiam Maślińskich Zadymiarzy, pozdrawiam Repsona, pozdrawiam Zabójcy Siema, pozdrawiam Bartka Bryka, pozdrawiam Jakuba Kubanewskiego, pozdrawiam Marceliusza, pozdrawiam Marcela Korąbka, pozdrawiam Łukasza Zarembę z Pokrzywnicy, pozdrawiam Miłosza Skalnicza, pozdrawiam Safi, pozdrawiam Michałka, pozdrawiam Klaudię Uwu, pozdrawiam El Papi, pozdrawiam Grubego, pozdrawiam Marcina K, pozdrawiam Jakuba Kubalewskiego, pozdrawiam Pedro Ramireza, pozdrawiam Ignacjusza, pozdrawiam Ewelka 1234, pozdrawiam MK, pozdrawiam Kukniksa, pozdrawiam Kuchara, pozdrawiam Andorbruto01, pozdrawiam Hajsus Dance, pozdrawiam Olkę, pozdrawiam Oliwię Andrzejewską, pozdrawiam Dominika B, pozdrawiam Doomslayer Polro, pozdrawiam Konto Podługa Memy 5752, pozdrawiam Pocieka, pozdrawiam Kisna, pozdrawiam Przemysłem Zunstona, pozdrawiam Wika, pozdrawiam Dejkuce, pozdrawiam Jowice, pozdrawiam Nakata, pozdrawiam Gnaciora, pozdrawiam Steszka, pozdrawiam Teścia, pozdrawiam Pawła, pozdrawiam Pawła B, pozdrawiam Igora, pozdrawiam Zbyszka, pozdrawiam Pawła Szymankena, pozdrawiam Jakuba Rydyńskiego, pozdrawiam Astar43RG, pozdrawiam Marbeta, pozdrawiam Przepatomkę, pozdrawiam Bortyna i Tobecnikbę, pozdrawiam Olo, pozdrawiam Patryka Czopura, pozdrawiam Marcina Majkota i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Krótsze te pozdrowienia będą. Dobra, coś tu możemy kupić. Nie wiemy, co tu można kupić. O, na przykład niebieskie coś takiego. Bycza czaszka. Anuluj. Jeszcze coś tutaj jest. Coś nowego. Dobra. Mi się wydaje, że to na dziś i tyle. Ale jeszcze tutaj będę musiał zagrać parę meczy, żeby ulepszyć kartę, więc to nie koniec filmiku. Długi będzie ten odcinek, nawet do 15-20 minut. Przy okazji to trochę tutaj odblokuję różnych innych map i postaci, żeby to po prostu ulepszyć i tyle. Dobra. Niech będzie Goblin. Fuzja. Dobrze. Nie, musimy uciekać. No ten barbarzyńca. Cholerny barbarzyńca, przestań mnie gonić. Nie potrafisz się ode mnie odczepić, to po co mnie atakujesz? Dobra. Teraz ja mam barbarzyńcę i co ty na to powiesz? Solta mam teraz, to proszę bardzo. Ale jeszcze Garega bym potrzebował tutaj, żeby zniszczyć to drzewo, a to po prostu nie wiem, co tam dalej robić, moje cele. A nie. Nie dobrze, nie dobrze. Przeciwnicy mogą nas zaatakować, ale ja tutaj muszę zdobywać więcej tego doświadczenia i tyle. Mam tutaj konta, o nie. Oni na mnie odpuszczą. Dobra, już wszystko jedno.
zanim w nich po całości. Ósmy jestem dopiero, no co widzicie, widzicie. No ósmy. Robotę to ja obalę bez problemu. Inni mają Grega, a ja muszę się tak męczyć. Kurde. Zobaczcie, tak łatwo sobie radzę. Otwieram paczki i nic z tego nie robię. Medek to jakby co, to jest do uleczania, więc ja też bym go potrzebował i tyle. Most został rozstawiony. Co? To niemożliwe. Smoczy kurczak. To niemożliwe. Smoczego kurczaka, jak widzicie, odblokowałem. Wiedźma. Zobaczcie, przed chwilą, przed filmikiem odblokowałem smoczego kurczaka, nowa postać. I teraz właśnie nim gram, ale przeciwnicy nic z tego nie robią, tylko po prostu chcę zyskać to trochę więcej czasu i tyle. Smoczy kurczak, zobaczcie. Dobrze. Dobrze, też tutaj zobaczcie. A Kaiju? I to przecież też mogę się nauczyć. Nowa postać. Zobaczcie. Po prostu walę w nich jak tylko mogę. Fuzja na całości. Dobrze, wygrałem, zobaczcie. Za pierwszym razem udało mi się odblokować tego smoczego smoka i jestem na trzecim miejscu. No brawo. Kurde. Muszę coś tutaj odblokować, dlatego te filmiki robię na filmikach, a nie na live. Po prostu te gry dla was gramy na kanale. Na filmikach, a nie na live. Bo staram się dla was, dobra. Że też nie wiedziałem, że tego kurczaka odblokowałem. Dobra, jeszcze tam jakieś inne postacie zostały, ale to przy okazji. Jeszcze 3 mecze muszę przecież wygrać, widzowie, żeby tą kartę odblokować. Ciekawe co tam może się kryć w tej karcie, w tej złotej karcie. Ja muszę to odkryć tutaj na filmiku. Palni koreta. O, już ja go palnę. Chyba bliżej mam tu. Nawet bez tego drogę chcę dobrze grać. Wow, mam Grega. Dobrze, Greg, znalazłem go w końcu. Mam cię, ten kochany draku ty. Sekrety się pojawiają i znikają. Czekajcie, ja go teraz palę.
Ale to trzeba szybko go załatwić. Oj, proszę. Tutaj stoi robot, to sobie bez problemu go załatwię. Na razie pierwszy jestem. Robotę bez problemu rozwalam. Ale ciekawe jak to będzie z tymi przeciwnikami. Nie wiem, po prostu nie wiem. Szkoda, że tej szelni nie mam. O, mam za to wieczne. Ja muszę lecieć dalej, widzowie. Rozumiecie, po prostu muszę. Pani kareta. Niestety zdążył się schować chyba. Jest Nita. Dobrze. Dobry team mam jak na razie, widzowie. Nie, tylko nie kurczę. Jeden tylko nie kurczę. Bo kurczak każdego rozwali. No nie za dobrze, nie za dobrze. Się to układa? Mam w końcu czytana. Mega Red. Ja muszę go rozwalić. Muszę rozwalić Mega Reda. Zobaczcie, co tutaj się wyprawia. Rozwaliłem Mega Reda. Teraz jeszcze Kaiju muszę rozwalić. Coś niesamowitego, który jestem. Siódmy. No może być. Uruchomiłem tego mega kurczaka w ostatniej chwili. Kolejna skrzynia. O, proszę. Kolejny dodatek. Coś zadaćmy. Szósty medal. I tyle. Co mogę tutaj zrobić? Kurczaka mogę rozwinąć tutaj. Mega. Kurczaka też mogę rozwinąć. Nie, tylko tak mogłem go wyświetlić. Dobra, Mega Carbred został załatwiony. Odblokowałem jak na razie małego goblina, ale nie sprytnego. Sprytniejsze wydawało mi się wtedy, kiedy były lepsze i większe. Dobra, jeszcze dwa mecze mi zostały przecież. To muszę to po prostu brać, żeby jeszcze te dwie karty odblokować i tyle. A przecież jeszcze tyle filmików mi zostało do nagrania, więc muszę się podpieczyć, bo później to ja lecę na spacer, więc wiecie o co chodzi. Dobra. Barbarzyńca. Dobra, goblina może chcę tak załatwić. Nie mogę. No bo, na razie tylko bo.
się zbieram. I od co nie mogę przejść dalej. Zobaczcie, muszę naokoło pójść. Oni mają Gorega normalnie, a ja nie. Jest, w końcu odblokowałem się tego Gorega. Uparci jak osły stuletnie. Nic nie mogłem zrobić, bo oni się przypierdzieli do mnie. Trudne miejsce niestety. Moja pasta została utracona. Ano czasami się wygrywa, a czasami przegrywa. I tak to właśnie jest. Ale przynajmniej skrzynię chcę odbić. I tak, odbijam kartę. Znowu zwykły goblin. Jeszcze jedna karta mi została do tej złotej, czyli jeszcze muszę jeden mecz wygrać, widzowie. Muszę jeszcze jeden mecz wygrać, widzowie. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Zagraj mimo to. Monety mam wydać? Nie. Zagraj mimo to, już nacisnąłem. Pernista pustkowia, napływ łupów. Tyle tutaj jest map i edytorów do odblokowania i różnych postaci. Że muszę wszystko ogarnąć i wiecie, że niektóre postacie potrafią zrobić dokładnie wszystko, na przykład walić w drzewa albo takie tam, więc po prostu to jest jedna wielka ruletka. Dobrze, dobrze. Kurde, atakują mnie, atakują. Zostawcie mnie. Teraz Szeni was urządzi. No dawaj, 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 pokonaj tego robota. Namierzony po prostu w ciebie. Dobra. Teraz Colt. Coltem to już w ogóle wygrałem. Garnet. Dobrze. Do tego czegoś tutaj podejdźmy. Do kaiju? Nie, 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 nie. Do tego tutaj robota. A, do robota poczemu nie. Wybaczcie, że gadam sam do ciebie, ale po prostu się zdziwiłem, że ich jest tak wiele. Ja po prostu uciekam, bo ja nie mam szansy z kaiju. O nie, 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 już tą swoją szarżę robi. Wszystko okej. Dzięki. A ten, jak tylko odblokuje tę swoją szarżę, to mnie mocniło. No spłysają się do nas. Nie, mi się wydaje, że chyba przegramy.
Przeżyłam bramę, to zobaczcie. Na 5. miejscu jak na razie jestem. Dla wszystkich już odblokowuję raz za razem. Mogą mnie to wziąć. Ile ich tu jest? Ostatni z nimi. I zobaczcie. Dorwamy tak czy siak. Miałem Garaga, Bo i Barbarzyńce. A kończę na 7. miejscu, a ciekawe czy tylko tą kartę odbiorę. Tego jestem ciekaw. Pasa to 5 niestety przerwana, ale to ze względu na tych graczy, bo oni tak nawalają i nic nie mogę na to poradzić. Odbierz 20 tysięcy monet. Misja. Nie, jeszcze nie odebrałem tej karty. O co tutaj chodzi, żeby zdobyć tą kartę? O co tutaj chodzi, to ja nie wiem. A Garaga nie ma? To trudno. To gramy bez Garaga. Pewnie go usunęli z gry lub coś takiego, ale ja się tym nie przejmuję i po prostu nawalę mnie w chmurę. Po naszej stronie teraz jest dziadziu. Chyba, że tylko to, że trzymać nie może obrotanać, ale dziadziu jest po naszej stronie, bo może nam pomoże. Dobra. Mam to Primo odblokowane. Dobra. Zakaptowaliśmy go do naszej drużyny, więc wiemy co robimy. Dobra. Tutaj już odblokowałem. Dobrze. Walimy w nich po całości. Nie patrzymy się na nikogo. Nie mam jak odebrać, bo nie mam Garaga. Ale za to mogę porozwalać te roboty. Oni mi oddadzą co trochę monet. I potem będę mógł zabrać to, co u Garaga w tych skrzyniach jest. Biorę sobie Barbarzyńcę, bo dobrze mi potrzebuje. Jest dobrze. Nie, trzeba uważać. Bo Kaiju by mnie odebrał. Nie, ja muszę uciekać. Kaiju jest nieobliczalny, to ja się nawet do niego nie zmniejszę. No i co? Zostanę rozwalony?
Jak nic, zostanę obrócony ostatnią rundę. To już jest ostatnią rundę, więc muszę zobaczyć. Oddałem im wszystkie swoje monety. O kurde, przynajmniej czwarty jestem. Ale ciekawe, czy wpłynie to na odebranie mojej karty, czy nie. Jak nie wpłynie, to będzie dobrze, a jak wpłynie, no to szkoda. Nie wpłynie to na trafienie tej karty. Odbierz. Ciekawe, co teraz jest. Karta, złota karta i oczywiście rzadka Jessie. O, w porządku. Jeszcze odbijemy sobie tutaj wzmocnienia z księgi, a oddziałem może tutaj jest coś do rozwinięcia. O, kolt jest. El Primo na przykład jest do rozwinięcia. A resztę już nie muszę rozwijać, bo ponieważ wszyscy już są dobrze zaupgrade'owani. Odbierz paczkę, ciekawe co to trafia. Rzadkiego dynamajka. A beczkę z monetami niestety nie mogę odebrać, bo mam mało monet i tyle. Postać. A dynamajka muszę rozwinąć do poziomu 2. I już jest rozwinięte do poziomu 2. Zobaczmy, co tutaj jeszcze możemy trafić. To by było chyba na dziś i tyle. Już nie ma tutaj nic do trafienia. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobało wam się mój jakże przefajny odcinek z gry Squad Boosters w hashtag 6 odcinku, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, papa, OIPS. Miłego dnia wam życzę, mordy, i nie dajcie się hejterom. I przy okazji ta gra dopiero się zaczęła, bo to będzie niesamowita przygoda na moim kanale. No to widzimy się już następnym małym razem przy następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, papa.